Wszystkich serdecznie na moim wykładzie, skierowanym w dniu dzisiejszym do Panów. Pomimo, że mamy październik i, i pomimo, że ten październik jest poświęcony a, rakowi piersi, ale ja chcę powiedzieć również do Panów, dlatego, że jest to w bardzo minimalnym stopniu, ale em, temat, który dotyka również Panów. Rak piersi dotyka również panów. Moje imię Jadwiga Drogoś, jestem masażystką od prawie 30 lat i dzielę się moją wiedzą, moim doświadczeniem. Także dzisiejszy temat ogólny jest weź swoje zdrowie we własne ręce, a temat taki już szczegółowy, czym Jasiu nasiąknie, tym Jan trąci. I zaczynamy, kochani, od ciąży. To jest początek życia. Czyli mamusia i tatuś, którzy chcą mieć Dziadusia, przede wszystkim powinni się do tego przygotować. Jak się przygotować? Na pewno, na pewno organizm musi być dożywiony, żeby Dziaduś był zdrowy, na pewno. Musi być oczyszczony z wszystkiego, co w tej chwili sobie serwujemy. Nie muszę tłumaczyć chyba nikomu, w czym jest zanieczyszczony. I wczoraj, mówiąc do pań, a wytłumaczyłam, o co chodzi u kobiet, bo coraz częściej, niestety, pary mają problem z zajściem w ciążę. Jest to wręcz plaga, a powód jest po obydwu stronach. Z tym, że tak chyba nie wiem dlaczego, zawsze pierwsza jest brana pod uwagę kobieta. Kobieta przechodzi wszystkie badania, okazuje się, że kobieta jest zdolna zajść w ciążę, no i zostaje pan. I teraz o co chodzi w tym wszystkim? Badania pokazują, że wszelkie toksyny, jakie w tym momencie mamy wokół siebie i w jedzeniu, i w wszystkie jakieś tam napoje, te, te, te używki przecudowne, czy psy i tym podobne, mają tyle toksyn, że męski organizm niestety. Reaguje w ten sposób, że pan jest niezdolny zapłodnić swoją żonę. Ponieważ, ponieważ jego plemniki są bardzo słabo ruchliwe i jest ich niestety mało. I co dalej robić? Ja mam to szczęście, że w Chicago mamy doktora Meksykanina, który po prostu jest uważam genialny i on wykładając nam co on robi, nie jest lekarzem w Ameryce niestety nawet no, nieważne on nam by tłumaczył co on robi ponieważ jest naturopatą co on robi jeśli przychodzą do niego właśnie młode małżeństwa więc w pierwszym rzędzie daje programy oczyszczające żeby wyrzucić toksyny z każdego organizmu i mamy i taty. To są programy, które mam tutaj czterodniowy i dziewięciodniowy, i powiedział w ten sposób, że po takim jednym razie oczyszczenia praktycznie 70-75% małżeństw zachodzi w ciąży. Jeśli nie udaje się, to jakiejś tam grupie daje ponownie drugi raz i sukces jest prawie stuprocentowy. Oczywiście po takich oczyszczeniach daje odpowiednią suplementację, czyli to, co widzimy na dole. Jest z tą firmą on ponad 30 lat, więc ma bardzo dużo doświadczenia jeszcze z Meksyku. I to jest początek życia. W tym momencie przeskoczyłam troszkę całe, a oczywiście, tam wchodzi w grę. E, Dziś się urodzi, karmienie piersią, absolutnie najlepszy pokarm z możliwych. E, my w Polsce zawsze dostawaliśmy i dawaliśmy dzieciom witamin K D3. Nie wiem, czemu w Ameryce tego nie stosują. E, no i karmienie sztuczne, no jeśli mamusia nie chce karmić piersią albo nie ma pokarmu, no to nie ma innego wyjścia. Ale, ale tak jak mówię. I jesteśmy w wieku 7 do 9 lat. Zaczynają nam wypadać e, mleczaczki i wychodzić stałe zęby, ale często gęsto, nawet w dzisiejszych czasach Zdarza się próchnica zębów. No i nasz wszechobecny fluor, gdzie dentyści do tej pory mówią, że fluor jest powodem próchnicy, a to jest nieprawda. To jest naprawdę nieprawda, dlatego że powodem próchnicy jest niestety niedobór minerałów i witamin, czyli taka nierównowaga minerałowo-witaminowa w organizmie. Która skąd się bierze? Bierze się nawet nie, z niedożywionej mamusi w ciąży i potem ze złego karmienia mamy, która karmi, jak również ewentualnie dziecka już, kiedy je samo i tak dalej, z jego diety. Pokazałam e, dwa e, zdjęcia ząbków z przebarwieniami. A takimi białymi. Co to jest? To jest nadmiar fluoru. Czyli ten fluor, oprócz tego, co wiemy, że jest niesamowitą największą neurotoksyną, odkłada się w mózgu, niestety, więc wiele późniejszych problemów ze zdrowiem, łącznie z demencją w późniejszym czasie, no jest również powodem fluoru. Problemy z koncentracją u dzieci. Czy zauważyliście coś takiego? Bo coraz częściej niestety te problemy są. Jest to na pewno powodem dużego stresu, jaki dzieci mają, a dzieci do szóstego roku życia praktycznie kopiują rodziców, kopiują wszystkich, a, którzy są w domu. I powiem Wam, że ja mam najlepszy cyrk, bo mam wnuczki czteroletnią i dwuletnią siostrzyczki, to ta dwuletnia obojętnie co tamta zrobi, absolutnie ją kopiuje w 100%. Nawet jak się przewróci, to ta też się musi przewrócić. Mm. <laughs> więc, więc to właśnie dzieci robią. Ciągłe zmęczenie u takich dzieci, agresja, no i nie dopisałam tutaj ADHD. ADHD, które w tej chwili mogę powiedzieć tyle, będąc lat temu pewnie około 5. na wykładzie w Krakowie pewnej pani doktor, która dwie godziny mówiła o ADHD, powiedziała tak, że tym dzieciom przede wszystkim brakuje witaminy M, czyli miłości i przede wszystkim są niesamowicie odmineralizowane. Tu jest totalny brak magnezu. Jeżeli brak magnezu, brak witaminy D3. Jeżeli brak witaminy D3, brak wapna. I ciągnie jedno drugie. Nic nie wchłania się w pojedynkę. Nic do organizmu. I co takim dzieciom my możemy dać? Najprostsze i najlepsze, bo wśród tych dzieci jest bardzo dużo niejadków również. Z firmy, z którą jestem, mamy kity, gdzie jest praktycznie cała tablica Mendelejewa i w jednym i w drugim produkcie. Z tym, że z kolei ten produkt jest, można powiedzieć, posiłkiem białkowym. Jak go podawać? Można zrobić koktajl, można zrobić lody, można dodać do jogurciku, Przeróżne sposoby używają mamy, no bo nie każde dziecko lubi na przykład koktajl. Poza tym można dodać do tego wszystkie owoce i tak dalej. To z kolei możemy podawać, jedno i drugie, możemy podawać praktycznie od nawet 6, 6 miesiąca życia, żeby to dziecko dostawało wszystko. Jak dawać małemu dziecku kicy? Mamy kruszą na łyżeczce i po prostu dziecko sobie liże. Także sposobów jest dużo, po to, żeby dbać o wszystko, co dziecko potrzebuje. Picie aloesu, moi kochani, picie aloesu, a potem będzie slajd, jak moje dziewczyny piją aloes. Ale picie aloesu to jest pierwsza rzecz odtoksycznianie organizmu z wszystkiego, no co się tam dostaje od maleńkiego, a rzecz druga yy, regeneracja każdej komórki organizmu, bo to właśnie aloes czysty biologicznie i niezniszczony biologicznie robi. <laughs> Co przy stresie jeszcze tym naszym dzieciakom się. Przydarza, nie przydarza. Bóle brzucha to często widzimy. Niejadki, no to wspomniałam. Ale wszelkie skórne problemy od praktycznie atopowego zapalenia skóry przez wszelkie egzemy, przez jakieś wysypki niewiadomego pochodzenia, co jest, od czego zaczynamy naprawę tego problemu. To jest niestety problem jelit. I tutaj, no, okej, okay. skóra, więc gdzie idziemy? Do dermatologa. Co dermatolog daje? Maści, zazwyczaj sterydowe. A te maści, no co, absolutnie działają, no bo wszystko schodzi, prawda? Tylko tydzień, dwa i wychodzi na nowo. A tu chodzi o to, żeby, żeby zacząć leczenie tego problemu od źródła i żeby naprawić na tyle, żeby więcej się nie pokazywało. Więc jelita. Jelita, jeżeli mamusia miała problem będąca w ciąży z jelitami, miała złą dietę, brała kiedyś mnóstwo antybiotyków, a nie wierzę, że nie, bo jeśli moje dzieci no niestety były faszerowane z mojej niewiedzy antybiotykami, bo tak było wygodniej. Karmienie piersią, jakie ja miałam małe dzieci, było B, bo, no bo było mleko modyfikowane i tak nam wkładali do głowy. Naprawdę, ja ostatnie, moje czwarte dziecko dopiero karmiłam piersią. No nie, nie cofnę czasu, ale, ale taka jest prawda. No. <laughs> Więc więc wszystkie problemy od dzieci, to znaczy wszystkie problemy dzieci no często gęsto dostają już od mamy. Więc zdrowa mama rodzi zdrowe dziecko, ale słaba mama zawsze urodzi słabe dziecko. I też musimy sobie zdawać sprawę, żeby w tej ciąży nie patrzeć, że jej zostanie tu czy tam, tylko myśleć, jakie dziecko urodzi. Tutaj są z kolei pokazane produkty, jak sobie radzić, żeby te wszystkie jelitowo-, żołądkowe i stresowe problemy po prostu no, doprowadzić do normy. Czyli aloes. Ja Wam tu pokazałam, nie działa mi pointer, więc podejdę. Ja Wam tu pokazałam ten, to zdjęcie. Jest to zdjęcie leku, który kiedyś mój syn miał przepisany, polecony przez lekarzy z Rabki. Nazywa się Biostymina w Polsce. Ja pamiętam, brakło wypłaty mojego męża na tą biostyminę, na kurację całomiesięczną. A w tej chwili ja biostyminę robię sama moim wnukom. Co to jest biostymina? Biostymina jest to roztwór aloesu 1 do 4 czyli jedna część aloesu, cztery części wody. Ja mam czysty miąższ aloesowy, biologicznie czynny, czyli biorę jedną część aloesu, cztery części wody i tak nasza dwulatka była praktycznie leczona z przeziębienia, które złapała od starszej, przyniosła z przedszkola. Więc jest to naprawdę e, coś, co powinno... Jak się to mówi. Stać w każdym domu. I w każdym domu być używane. Od maleńkiego do najstarszego. Dlatego, że. Tak jak mówię. Oczyszczanie i regeneracja. To jest coś, co ten produkt robi. No tutaj też probiotyk u samej góry probi absolutnie genialny probiotyk, który nie niszczy kwas żołądkowy, od osłonka jest tak zrobiona, że otwiera się dopiero w jelicie cienkim i tam te bakterie się namnażają. To jest pierwsza rzecz, które powinno każde dziecko po prostu dostawać, żeby zregenerować swoje jelita. Aloes jest z kolei prebiotykiem dla probiotyków, i aloes jest takim nośnikiem, a jak i pożywką dla probiotyków, żeby ta flora bakteryjna się zregenerowała. No i następny problem, a właśnie dzieciaków mniej więcej w tym wieku, to są po prostu bóle wzrostowe. Nie wiem, czy doświadczyliście, że dzieci płakały po nocach, że bolą kości. Dzieci są zazwyczaj bardzo aktywne wtedy. I no i bolą kości. Kości po prostu nie nadążają do, do wzrostu. Przez to, jeśli im brakuje witamin i minerałów, no to efekty są jakie są. I tutaj z kolei następna. I ten sla, te, cały ten slajd tyczy się do tych maluchów, których widzieliśmy przed chwilą, ale również do następnego slajdu, ponieważ to są produkty, które dla wszystkich bardzo aktywnych, czyli grających, czy w piłkę, czy ćwiczących, gimnastykę jakąś, czy, czy trenujących na siłowniach, szczerze mówiąc, to dla mnie to siłownia jest w tej chwili takim a, wymysłem XXI wieku. Może absolutnie ćwiczyć, wszyscy musimy, powinniśmy się ruszać, ale to się stało już chore. Tu przechodzimy do młodzieży 15 do 25. Czemu dałam 25? No bo ja w wieku 20 lat zostałam mamą i w wieku 25 lat miałam troje dzieci. A w tej chwili 25-latki się zaliczają do młodzieży, bo zazwyczaj myślą o dzieciach koło 30, tak? Czy nie? Tak, albo i po, kiedy często gęsto jest za późno. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale najlepszy wiek, żeby mieć zdrowe dzieci, to jest od 18 do 27 roku życia. Potem, no wiadomo, czym starszy organizm, tym więcej przeszedł. No i no ale. A młodzież rośnie, młodzież ma problemy hormonalne, młodzież ma problemy z trądzikami, absolutnie dużo stresu, bo w szkole no co, no jest w szkole, nie? Tak jak wszyscy wiemy, jak było w szkole. No i również są po prostu w wielu przypadkach problemy z koncentracją. I znowu jeszcze dodałam do tamtych, dlaczego dodałam na przykład. Aha, jest. Na, dlaczego dodałam aloes ten? Jest w innej butelce, ale to moi kochani jest aloes, o którym mogę mówić długo, ale tak pokrótce. Na nim jest osadzona glukosamina, kwas hialuronowy i siarka, czyli to jest aloes dla stawów, dla włosów dla skóry i dla jelit, czyli to jest aloes dla wszystkich, którzy mają jakikolwiek problem z zestawami, z kręgosłupem, z właściwie nie tylko no kręgosłup, jak już kręgosłup leci, to już leci wszystko po kolei w różnym, w różnej prędkości. Ale od kręgosłupa nam wychodzą wszystkie nerwy unerwiające każdy, każdą kończynę i każdy organ w organizmie. Więc ten kręgosłup jest takim pniem każdego z nas. I szczerze, najważniejszą częścią chyba, naszego ciała. <laughs> więc ten aloes potrafi uzupełnić wszystko, czego brakuje w stawach. Potrafi. Nawilżyć te stawy, nawilżyć skórę i wszyscy, którzy nawet właśnie ci, którzy w piłkę grają przede wszystkim, powinni używać ten aloes. No, w starszym wieku to już jest jak, ja tak myślę: 35 plus to z mojego doświadczenia w gabinecie masażu, kiedy lat temu pf, z 20. Nie miałam nikogo e, młodszego niż około 40. No, może przesadzam, 35 roku życia z rwą kulszową, więc powiem Wam, że jakieś 10 lat temu ja miałam chłopaka 21-letniego, które jak zobaczyłam prześwietlenie, to kręg na kręgu leżał w lędźwiowym. Pracował ciężko na kontraktorce, ale gdyby miał w organizmie to, co potrzeba, to do tego by nie doszło. Nie doszłoby w takim stopniu na pewno. <laughs> Bardzo podobny, znaczy niepodobny, identyczny skład jak ten aloes. Jest żel aloesowy, który się miejscowo po prostu stosuje. Przy czym on jest świetny przy na przykład skręceniu kostki naciągnięciu mięśnia jakiegoś. Na siłowni to jest sekunda, na boisku sportowym to jest sekunda. To naprawdę regeneruje skręcenie kostki. No, mój syn to tego doświadczył. Praktycznie kostka była taka spuchnięta, jak praktycznie łydka. A smarowaliśmy to i potem okładaliśmy kapustą, za dwa dni grał w piłkę. I to jest coś, Czego ja w gabinecie używam praktycznie dla każdego. Dla każdego. To jest rzecz druga, tak zwany Heat Lotion, który działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i poprawia krążenie. Czyli mm, pierwsze używam na bolące miejsca ten MSM a tym przykrywam, żeby ten stan zapalny i ból. Wyciszyć. No i 26 do 40, i tu są moje wnuczki z tatusiem, które piją aloes. One po prostu idą, wiedzą, gdzie aloes leży. Starsza bierze dwie butelki, no bo oczywiście, jedna dla drugiej. W obydwie strony to działa. Odkręca małej, bo mała jeszcze sobie nie da rady odkręcić. I taka czy, 330 ml to jest tak na, na minutę do dwóch. Do dna. Babciu nie ma. No i malutki ma miesiąc. Także cała rodzina. E, tutaj Wam pokazałam z kolei coś, co każdy tatuś, który Dba o siebie, a praktycznie powinien stosować, ale teraz Wam powiem właśnie o tym cudzie. Ja to nazywam cudem, naprawdę, dlatego, że to jest produkt od, można powiedzieć, wieku, kiedy właśnie dzieci zaczynają grać. Piłkę, trenować, ćwiczyć dużo, właściwie do wieku 76, plus, czym zakończę prezentację dzisiejszą. To jest produkt, który ma wszystkie witaminy plus l argininę Jego współtwórcą, do stworzenia jego firma zaprosiła doktora Murada. Który w, dwa, tyś, Boże, w 1998 roku z dwoma jeszcze amerykańskimi lekarzami dostali nagrodę nobla, ponieważ udowodnili, dlaczego, co robi L. Arginina dla układu krążenia. E, ja to chyba o właśnie dałam troszkę dalej. A wrócę jeszcze do tamtego slajdu na pewno. Co ta L-arginina robi razem w połączeniu w całej osłonie tych wszystkich witamin? Przede wszystkim to są zbalansowane te wszystkie witaminy. I na przykład witamina D3 jest od razu zbalansowana z witaminą K2, żeby się już nie martwić, ile trzeba do której. Co ona robi, ta K2, i dlaczego jest tak ważna? Dlatego, że akurat tutaj bardzo fajnie będzie mi Wam wytłumaczyć bo widzimy pana trzymającego się za serduszko no dostał zawał serca. A no akurat nie mam tu nikogo pokazanego z udarem mózgu, ale to nie cholesterol nam zatyka żyły, tylko właśnie przez to, że w organizmie ktoś nie miał tej K2, jego wapno było kierowane do Żył, a nie do kości i zębów i paznokci. No i niestety te złogi wapna zatykają żyły. Jeśli bierzemy prawidłowo, no to absolutnie to wapno jest prawidłowo kierowane tam, gdzie powinno być. Dzięki temu unikamy osteroporozy i unikamy zawału serca. Ten produkt jest rewelacyjny. Dla właśnie ćwiczących we i trenujących, dlaczego? Dlatego, że biorąc to, organizm ma przede wszystkim bardzo elastyczne naczynia krwionośne, o czym przedtem mówiłam już i a, cały układ krążenia jest przygotowany do bardzo intensywnych, intensywnych ćwiczeń i dużego wysiłku. Wiemy sami, ja, ilu sportowców w ostatnich latach poumierało na wojskach sportowych w wieku gdzieś tam od 18-19 lat do, do 30 kilku, zaczynając grę czy zaczynając jakiś trening. Padali i zresztą ja sama byłam e, świadkiem, nieświadkiem, ale będąc e, w 2002 roku w szkole. Robiąc licencję masażu mojego nauczyciela, syn. Mój nauczyciel ma klub karate w Chicago, i jego syn przyszedł do niego na trening. Przebiegł jedno kółko jako rozgrzewka, w drugą stronę obrócili się, przewrócił się, padł, w 15 minut zawał serca, znaczy pękło serce, serce sportowca. Ale jak później ten nauczyciel nam opowiadał, po prostu, co to dziecko robiło? Więc od trzeciego roku życia zaczął pływać. Od czwartego roku życia zaczął trenować pływanie, już tak konkretnie, a mając 10 lat, dołączył do taty do karate jeszcze, do treningów. I to dziecko nigdy nie było suplementowane, nigdy. I w momencie, kiedy on niestety, słuchajcie, tydzień przed osiemnastym rokiem życia, tragedia. Po prostu skończył swoje życie, pękło mu to serduszko. No, sekcja pokazała, że serce pękło. No, no, ale, no ale co, no, ale już za późno. Także myślmy o tym i dbajmy o te dzieci, naprawdę, bo no, mamy coraz gorsze jedzenie, mamy coraz gorsze różne te używki, a w ogóle używki z tych wszystkich fitness clubów, to jest tragedia. Ja miałam na swoim synu bardzo, muszę wam to powiedzieć, bardzo niefajne doświadczenie, bo wyjechał, to był bodajże 2007 rok, wyjechał na Florydę, no i oczywiście dzwonił, tęskniąc za domem, dzwonił dosłownie codziennie, czasem dwa razy dziennie i było pytanie, mamo, Dlaczego, jak ja idę do fitness club, zaczyna mnie strasznie boleć głowa z tyłu. Ja mówię: idź sobie do sklepu, kup sobie aparat do mierzenia ciśnienia, bo być może ciśnienie skacze. No ale co, na odległość, nie jestem w stanie mu nic. Zi to ciągle powtarzał. Przyjechał na wesele swojego kolegi i na drugi dzień rano, pamiętam to był czwartek, w piątek siedzimy, jemy śniadanie. A on tak ni w 5, ni w dziewięć łapie się z tyłu za głowę. O Jezusek, mnie boli głowa. No więc ja skoczyłam, biorę aparat do mierzenia ciśnienia, on ma 170 prawie na 100. 20, nie wiem, czy miał 2 lata. No ale dzwonię do mojego kardiologa, nie ma pana doktora, jest na wakacjach. No to dzwonię do mojej koleżanki, która była pediatrą. Pytam się, Gosiu, czy jesteś mi w stanie wypisać Skierowanie na badania, żebym ja chociaż widziała, jakie Tomek ma wyniki. Także dostałam to skierowanie od niej. On na drugi dzień poszedł zrobił badania, no i pojechał na to wesele. A w niedzielę wrócił na Florydę. I bodajże, we wtorek, ona dzwoni do mnie. Podjedź, bo mam wyniki. Ja wchodzę do niej do gabinetu, a ona mi się pierwsze pyta tak. Patrzę na te papiery i pyta mi się tak, czy on pije szejki z Health Club? Ja mówię, nie wiem. Nie mam go pod ręką. Ja mówię zawsze, widziałam te puszki, jak stały u niego w sypialni, ale w tej chwili to ci nie umiem powiedzieć. Ale wzięłam za telefon, zadzwoniłam. Okazało się, że tak. Dostał reprymendę od pani doktor. Powiedziała. W ten sposób, że oni tylko mówią, że to jest wszystko naturalne, a mówi tak, tam jest tyle chemii naładowane, żeby ten ćwiczący młody człowiek czuł tą, ten power, tę energię, że on ma siłę do ćwiczenia. A moje dziecko było gotowe do zawału, do wylewu, do udaru i tyle usłyszał. Za jakieś dwie godziny dzwoni do mnie mama, już wywaliłem wszystko z lodówki, wywaliłem puszki, więcej się tego nie tknę. Słuchajcie, zmienił wszystko i skończył się problem z ciśnieniem. Więc naprawdę to jest ważne, ale świadomość młodych ludzi, no i oczywiście to, co oni słyszą w tych, w tych fitness clubach. A zaczynają ćwiczyć od coraz młodszych lat, co uważam jest... Głupotu, no ale jeśli rodzice zezwalają na to no, to, no to mają teraz internet, mają dostęp do wszystkiego no i jest co jest. Dobra, ale wracam do panów 41 do 55. Więc my mamy menopauzę, a panowie mają andropauzę. Więc troszeczkę inaczej, ale, nie, ale bardzo podobnie. Z tym, że u nas dzieje u kobiet, dzieje się troszkę co innego niż u mężczyzn. U mężczyzn jako pierwsze leci, leci układ krążenia, czyli panowie dostają miażdżyce, absolutnie wahania nastrojów, no bo troszeczkę się zmienia cały układ hormonalny, uderzenia gorąca, nie wszyscy, ale również zaburzenia snu, nadmierna potliwość i również osteroporoza. Jeśli w tym młodym wieku niestety nie dbamy o to, żeby kości były silne, no to jest to, co jest. I następna nieciekawa rzecz u panów niestety jest prostata. Jest przerost prostaty, który wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi. To już omawialiśmy, i teraz układ krążenia. Układ krążenia praktycznie wiąże się z czym? No właśnie kruche naczynia krwionośne, tak jak mówiłam, czyli niedobór przede wszystkim tej witaminy C. Gdybyście chcieli sobie poczytać książkę, doktor Rad napisał książkę pod tytułem Dlaczego zwierzęta nie mają zawałów serca? Ta książka jest absolutnie dostępna. Jest książka poświęcona tylko i wyłącznie witaminie C. Nadciśnienie tętnicze. Czyli tu z kolei wchodzą, patrząc od chińskiej medycyny, serduszko i nerki są parą w chińskiej medycynie. No i niestety to wiąże się z, z zaburzeniami. Nerki są odpowiedzialne za ciśnienie w naszym organizmie, więc zaburzenia pracy nerek nadnerczy, niestety, zaburza również nasze ciśnienie krwi, no i troszeczkę rośnie brzuszek, tak, tak. To jest taka podstawa, a praktycznie, która powinna być dziennym, dzienną taką suplementacją dla panów, żeby ten układ krążenia Wzmocnić, żeby go mieć w dobrej kondycji, nie mieć tych skoków ciśnienia. Właśnie aloes żurawinowy jest genialnym aloesem. To połączenie z żurawiną, z pektynami z jabłek jest genialnym połączeniem, jeśli chodzi o pracę nerek, słuchajcie włącznie z piaskiem i kamieniami na nerkach. Mam dwóch panów, którzy mieli naprawdę problem z kamieniami na nerkach. Odkąd zaczęli pić aloes, zupełnie te kamienie przestały się tworzyć. Właśnie ten żurawinowy. Ardzi w razie skoku ciśnienia, co robi? Rozszerza światło żył i tętnic. Czyli robi miejsce na to ciśnienie. No oprócz absolutnie ujędrniania naczyń krwionośnych. Omegi Troszeczkę później omówię wapno, czyli kalcjum i witamina C, której niestety my ludzie nie jesteśmy w stanie produkować sobie sami. Jesteśmy jedynymi ssakami, którzy nie mają zdolności produkowania witaminy C. No i osteroporoza, jeśli się Panu przytrafiła. To jest tak zwane rzeszotowanie kości. Czyli kość robi się dziurawa, tak jak pumeks. Jest kilka stopni tej osteroporozy, ale w każdej z nich jest absolutnie bardzo łatwa łamliwość kości. Znam nawet przypadek, że kobieta się oparła po stół i szczeliła kość praktycznie w przedramieniu. No, niebezpieczne jest złamanie kości biodrowej, ale tutaj też właśnie pokazałam, co brać, żeby te kości były silne. Więc, przede wszystkim nasz koktajl białkowy, przede wszystkim aloes z glukosaminą. A przeciwbólowo z kolei te dwie rzeczy, które też wam omówiłam. No, i co jest typowo dla panów? Jest produkt, który reguluje pracę prostaty, vitalize, i, 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 i po prostu hormonalnie balansuje panów. Tutaj jest i trochę witamin, i tutaj są właśnie w składzie typowo dla prostaty yy, zioła. Drugim produktem dla panów jest pyłek pszczeli. Dlaczego pyłek pszczeli? Prostata i nie tylko bardzo potrzebuje cynku. I w tym pyłku pszczeli jest przede wszystkim cała gama, tak jakby B-kompleks witaminy, plus ten cynk. Więc to jest druga rzecz. Bardzo fajnie właśnie jest dla panów brać te dwa produkty. Oprócz aloesu, oprócz kalcum i tego. Ha, ha, ha. I o czym ja mówiłam? No i tego koktajlu białkowego, bo to jest bardzo ważne również. No i prostata jest pokazana. Prostata zdrowa i prostata po prostu przerośnięta, która jeśli jest duży przerost prostaty, zamyka cewkę moczową. No i niestety przeważnie w nocy jest bardzo duży problem no, z oddaniem moczu. A do tego stopnia, że znam przypadki, że panowie musieli jechać na emergency, żeby e, po prostu. Z, opróżnić pęcherz. W takim przypadku w wielu e, sytuacjach jest nie do końca ten pęcherz opróżniany i jaki jest w tym momencie e, po prostu zagrożenie, jeśli e, przy przeroście prostaty pęcherz jest nieopróżniany. Często gęsto ten zalegający mocz e, po prostu psuje się i no, niejednokrotnie dochodzi do nowotworu pęcherza, no, który później już, wiadoma sprawa, nie jest prostą rzeczą, żeby. No, właśnie. I tutaj dopiero dałam Żurawinowy, ten Vitalize dla Panów, Pyłek Pszczeli i Imublend. Imublend z kolei to jest produkt z trzech grzybów, który jest produktem, tak jak zresztą jest zatytułowany na system odpornościowy. No i otyłość brzuszna. No takie troszkę drastyczne zdjęcia wstawiłam, żeby kuły w oczy. No ale widzimy takich panów, widzimy. I teraz tak, co w takiej sytuacji robić? E, oczyszczania, oczyszczania organizmu. Wyrzucić te wszystkie toksyny, bo usłyszałam lat temu naprawdę dość dużo, że ci nasi sąsiedzi, tacy bardzo duzi, potrafią nosić w jelitach do 70 funtów kamieni kałowych. Więc jakie wyniki ich są? Aż trudno pomyśleć, i trudno uwierzyć. No, ale jakoś funkcjonują, z tym, że oni po prostu nie wierzą w naturalne ratowanie siebie i dbanie o siebie, tylko raczej wszystko doktory. Ja na przykład tyle lat pracując w gabinetach różnych masażu i w swoim, po prostu od Amerykanów, od Amerykanek słyszałam. Ile ona miała operacji? Jak przyszła taka i mówi, że ona jest po 30 operacjach, to się kobieto ty się chwalisz? Czy chcesz, żebym cię żałowała? To ty się kładłaś na stół. Ja miałam jedną i żałuję tej jednej. <noise> A co my mówimy o 30? A wiele razy pytałam, no czy absolutnie miałam pacjentów z pokrojonymi odcinkami kręgosłupa i szyjnego, i lędźwiowego, i, i, i zazwyczaj pytałam: Co robiłeś? No wiesz, lekarz powiedział, że muszę iść na operację, i szedł jak dzielątko. Nie miałeś fizjoterapii? Nie miałeś masaży? Nie, bo trzeba było się operować. No więc, wiecie, wybór ma każdy. Każdy decyduje za siebie, i nikt za nikogo życia nie przeżyje. Więc no. Więc taki pan z brzuszkiem, żeby dojść do dobrej formy, ma opcję zrobienia detoksu. Jest w tym momencie czterodniowy detoks, który jest bardzo fajnym nowym zestawem w naszej ofercie. A po tych cztero, czterech dniach mamy tą naszą dziewiątkę. Po takich. Właściwie w 13 dniach my jesteśmy w stanie wyrzucić toksyny. To jest pierwsza rzecz i rzecz, która jest celem tego oczyszczania, a skutkiem ubocznym jest utrata wagi i utrata objętości. Bo przy tym oczyszczaniu nie wiem, czy wiecie, że toksyny osadzają się właśnie na tkance tłuszczowej, więc. Nie, tkanka tłuszczowa się osadza na toksynach odwrotnie. I w momencie, kiedy usuwamy toksyny, ta tkanka tłuszczowa się spływa nie ma jej. Ja wczoraj mówiłam o endometriozie i o policystycznych jajnikach. To jest podobny proces i w tym momencie oczyszczanie organizmu ma po prostu niesamowitą, niesamowite pole do popisu. I po takich oczyszczaniach taki pan powinien absolutnie. Dbać o swój układ krążenia, dlatego że ten brzuch duży to jest też brzuch tak zwany kardiologiczny, czyli jest bardzo niebezpieczny dla serduszka, dla całego układu krążenia dla, okej, okay, mózgu dla, bo co układ krwionośny, układ kardiologiczny to nie tylko serce wszelkie żylaki obojętnie czy to są żylaki na nogach czy to są żylaki odbytu to jest wszystko układ krążenia no i przeszliśmy do najdrastyczniejszego tematu nowotwór jeśli już przyjdzie ten nowotwór czyli u panów praktycznie najpopularniejszy jest nowotwór płuc i jelita grubego a, a potem lecą no, różne inne Rak pęcherza przez prostatę, rak prostaty również. No i co prawda, na ostatnim miejscu ten rak piersi, ale bardzo często się zdarza rak piersi, i szczerze mówiąc, panowie nie badają sobie, wydaje mi się, że nie mają piersi. Tak, to jest gruczoł piersiowy i nigdy sobie nie badają, więc cokolwiek się tam pokaże, to każdy lekceważy. I te nowotwory piersi, jeśli się zdarzył kogokolwiek rodzaju męskiego, niestety są lekceważone i rozpoznawane bardzo późno. Czyli wyleczalność raka piersi u mężczyzn jest praktycznie stosunkowo bardzo, niestety, mała. Ja prowadzę na Facebooku Świat Bez Raka po raku mamy i moim. Bodajże od 2000 12 roku, i tam jest bardzo dużo podpowiedzi, jak radzić sobie, co wolno, czego nie wolno przy chorobie nowotworowej, obojętnie jakiej i, i czyjej, bo to jest praktycznie ogólnoustrojowa choroba. To, to nie jest nowotwór, to nie jest rak jakiegoś organu. Jeśli jest gdziekolwiek, to jest wszędzie. Więc w tym, na tej stronie Świat Bez Raka jest zrobiona w formie zdjęć terapia doktora Gersona, jak również jest bardzo dużo różnych podpowiedzi innych, jest przepis na kapsaicynę, jest dużo o pestkach dzikiej moreli, w których jest pewna witamina, no i i ja bardzo chętnie również podpowiadam, jeśli ktoś chce tej podpowiedzi, absolutnie. No i kochani, 56 do 75. A to już jest wiek emerytalny, praktycznie prawie, że. Jest to okres, gdzie wchodzimy w wiek emerytalny, więc wiele osób w tym wieku niestety traci chęć do życia. I przechodząc na emeryturę, im się wydaje, że już są do niczego i nikomu niepotrzebni. Więc tutaj naprawdę wdziera się stres. Wielu ludzi sobie niestety nie może poradzić z tym, a co robi stres? Nie wiem, czy wiecie, że każdy stres, również obojętnie w jakim okresie naszego życia, zaciska nam tętniczki mózgowe. Zaciska tętniczki mózgowe i ten mózg zostaje niedotleniony. Jeśli mózg jest niedotleniony, no to skąd my nawet w młodym wieku, bo słyszę w tej chwili dziewczyny trzydzieści parę lat, ona idzie na zakupy z kartką, bo nie pamięta. Jest to wynikiem stresu, bo to nie jest żadna demencja, to nie jest żaden Alzheimer, to jest wynik naprawdę stresu. I teraz tak, genialnie z tymi rzeczami radzi sobie. Argi, dlatego że otwiera nam tętniczki, nawet te najmniejsze, i jest to coś, co pomaga dotlenić ten nasz mózg i zaczyna funkcjonować dobrze. A drugim produktem jest fokus, który z kolei zawiera ginkobilobę, ginko dużo witamin i produkt, który, boże, produkt, zioło, które się nazywa bakopa. Bakopa jest ziołem, które regeneruje mózg, nawet uszkodzony mózg po wypadkowo. Gdzieś, no, trudno powiedzieć, no, ale, ale konkretnie, właśnie w, w wypadkach. To jest bardzo drogie zioło. Yy, pamiętam, na którymś spotkaniu koleżanka mówiła tak właśnie, że jej mąż był tydzień nieprzytomny i lekarka, jakaś w Wisconsin w szpitalu, jej podpowiedziała, żeby to kupiła. To mówi tak, że za buteleczkę na miesiąc zapłaciła bardzo wysoką cenę. Nie pamiętam kwoty, ale mówi tak, że w stosunku do wszystkich suplementów jakichś tam ziółek, to była to horrendalna kwota. Za samą tą bakopę. Ale efekt był naprawdę genialny. No absolutnie. W tym wieku powinniśmy dbać o układ krążenia, powinniśmy dbać o wypoczynek, znaleźć sobie jakieś zajęcie, jeśli go nie mamy, żeby po prostu funkcjonować fajnie. No i co? I 76 plus? To już jest ile bo dała? <gry> I fajnie byłoby tak jak ci staruszkowie na huśtawce cieszyć się tym życiem w tym już podeszłym wieku, a nie siedzieć i zamartwiać się jak ci panowie na dole. I na samo zakończenie mam hasło, które mi się bardzo spodobało i myślę, że każdemu z was daje dużo do myślenia. Twój organizm to nie koszt, to inwestycja. O największym stopniu zwrotu, którą będziesz się cieszył przez długie lata. Także dziękuję bardzo za cierpliwość, i do następnego usłyszenia.